Witam serdecznie, z tej strony Adam, ze strony pirograf.pl i dziś zapraszam na szybki tutorial, w miarę, mam nadzieję, 10-15 minut maksymalnie zaawansowany tutorial, w sumie tak średnio zaawansowany, jak zrobić pojawiający się kształt za pomocą atraktora i modułu MoGraph, czyli włączymy sobie dynamikę, włączymy sobie też różne rzeczy, których mam nadzieję, że gdzieś tam nie znacie, a poznacie i szybko zobaczymy więcej, co będziemy robić. Tutaj mam tylko hardware preview, bez renderowania tekstu i wszystkich innych rzeczy. Także wam pokazać sam efekt, który gdzieś tam będzie, nam kształt, tu mamy już wyrendowaną frame, więc wskoczmy do Cinema 4D, żeby zobaczyć, jak to się robi. Let's begin. Jesteśmy w Cinema 4D. Dodajemy przede wszystkim najpierw podłogę, może to być oczywiście plane. Naciskam NB na klawiaturze, albo tutaj Display, Guard Shading Lines. I na początku muszę skupić na tym, jaki obiekt ma się schodzić z zewnątrz, żeby nam budował rzecz. Ja użyję do tego platonika, ponieważ on ma dużo tutaj różnych typów, które pozwalają mi robić różne kształty. I zmienię jego radius, powiedzmy, do 10. I żeby się schodzi nam z zewnątrz dookoła, to użyję sobie torusa, na który sklonuję mój platonik, czyli dodaję w zagawce MoGraph Cloner, wrzucam mój platonik i tu w zagawce Object Mode zmieniam na obiekt, przechodzę w torusa, mogę sobie tutaj ten torus, że tak powiem, troszkę powiększyć. Dystrybucję w klonerze tylko zmieniam jeszcze z vertex na polygon center, co mi pozwoli na dystrybucję w centrum naszych poligonów. Ewentualnie nasz platonik mogę troszkę zmniejszyć. Nie będziemy jeszcze dodawać za dużo rzeczy w tym momencie, żeby nie obciążać naszego viewportu, więc przyciągnę troszkę torus mój w górę, ponad moją podłogę, jeżeli patrzę sobie z przodu. Podłoga tu jest to czerwona linia. W tym momencie muszę schować mój torus, żeby nie był widoczny w viewporcie ani w renderze. I mam moje klony, które będą zjeżdżać się do środka, więc muszę przede wszystkim nadać im dynamikę. Podłoga jest to element, który będzie nam kolidował, więc prawy naciskam. Symulację, tak, Rigid Body. Zmieniam kształtu z automatycznego na static mesh, bounce, friction i collision noise na 0. Teraz naciskam, zaznaczam cloner, prawy przycisk, simulation tag, rigid body. W zakładce kolizja, inheritance tag zmieniam na apply tag to children, czyli wszystkie dzieci, które tutaj pod clonerem będą połączone, będą miały ten tag. I zmieniam indywidualne elementy z off na all, co mi pozwoli dzielić tą dynamikę na każdy klon tutaj, który będzie pod klonerem. I żeby przyspieszyć tutaj trochę viewport, zaznaczam tutaj automatic, muszę zaznaczyć moving mesh i przepraszam, w klonerze muszę zaznaczyć też render instance, żeby nam troszkę to szybciej działało. I tu wracając do naszej zakładki rigid body, zmieniam wszystko na razie na 0. Naciskam play i sprawdzam, czy takie coś się odbywa i nam działa. Jak widać, spadają nasze kulki, obliczają się i kolidują z naszą podłogą. Między sobą też self-collision jest włączone, więc wszystko w tym momencie jest jak najbardziej w porządku. Możemy sobie później ewentualnie zmieniać ten kształt platonika, żeby nam trochę przyspieszyło to. Ale teraz skupmy się na tym, żeby dodać jakiś kształt, którym będziemy kolidować, tak? Jak to zrobić? Przede wszystkim musimy ściągnąć nasze rzeczy do środka i użyjemy do tego atraktora. Zagadki Particle to jest Simulate Particle Attractor. Troszkę go wyciągam nad górę, tak żeby mniej więcej był delikatnie nad podłogą, bo to jest nasze centrum, gdzie będzie nam ściągało. I kiedy mam zaznaczony atraktor, zmieniam tylko w zakładce obiekt. Na razie Speed Limit weźmiemy sobie do zera i siłę weźmiemy sobie na 1000. Oczywiście w każdym projekcie może to inaczej wyglądać. W tym projekcie ja wiem, że mniej więcej tyle to będzie wyglądać. Spadają nasze klony i jak widać zaczynają tutaj być zasysane do środka przez nasz atraktor. Nie wszystkie ruszają, więc co możemy na początku spróbować zrobić? Zwiększyć ten speed limit, czyli szybkość limitową do 100 i zobaczymy, czy wszystkie nasze cząsteczki zostaną pociągnięte. Jak widać, jeszcze nie, więc mogę zwiększyć sobie siłę naszego atraktora do 10 tysięcy. Zobaczymy, czy to pomoże. Jest lepiej. Troszkę tu z tyłu jeszcze, jak widać, słabo nam to, że tak powiem, zasysa, więc możemy tutaj zrobić, powiedzmy, speed limit do 150 gdzieś dodać. Zobaczymy, czy teraz wszystkie nam ruszą. Jak widać, ciach
Większość nam tutaj zasysa, z tyłu jakieś jeszcze delikatne, ale to pozwoli nam, że tak powiem, troszkę lepiej, powiedzmy tu nawet, jak weźmiemy sobie na 20 tysięcy, to powinno teraz nam wszystko załapać, wszystkie nasze rzeczy. Tu z tyłu, jak widać, one jeszcze gdzieś tam uciekają, więc może tu weźmiemy speed limit na 200. Zobaczymy, czy to pomoże. Tak, to jak najbardziej pomogło. Tu jeszcze jakieś tam małe ostane są niezasysane. Ale to już mniej więcej mamy efekt, który chcemy. Więc teraz, żeby to nie trwało tak szybko, musimy też dodać troszkę frikcji. Tutaj, aha, tu jeszcze mam bounce, weźmiemy sobie na 0. Dodajemy w zakładce klony frikcję, powiedzmy, czyli tarcie koło 200 i na podłodze, powiedzmy na początek też 200 weźmiemy, żebyśmy widzieli, że troszkę wolniej nam to zjeżdża. Jak widać, teraz o, wszystkie nam załapały i zjeżdżałem się powolutku. Oczywiście to nie jest rzeczywisty czas, ponieważ mamy dużo tych naszych tutaj klonów, więc zróbmy sobie mały, zwykły test na 10-10, powiedzmy, i zobaczmy, jak to będzie w czasie rzeczywistym szybko zjechać. Jak widać, bardzo szybko nam zjeżdża, więc zróbmy jeszcze tarcie, powiedzmy, przenieśmy do 400, żeby zobaczyć na tym i na tym, czy na podłodze i na klonerze, czy będzie to trochę szybsze, lepsze. Jeżeli nie, to musimy w atraktorze zmniejszyć tutaj naszą szybkość, speed limit, żeby zobaczyć troszkę, jak widać teraz, wolniej nam to się zjeżdża. Tak, możemy gdzieś 150 to pośrodkować. A więc to jest ta wartość tego schodzenia się jest zależna od tego, jakie mamy speed limit i jakie mamy tutaj tarcie. Więc wróćmy do naszego torusa. Dodajemy mu 36 segmentów i 18 z tego, co było, pamiętam, na początku. Przewinimy do początku. I w ten sposób ładnie nam się tutaj zjeżdża. Zwiększmy trochę timeline, powiedzmy, do 200 frame'ów, czyli 200 klatek. I teraz zajmiemy się, kiedy nam to się zjechało ładnie do środka, utworzeniem kształtu, który będzie nam to budowało. A więc przechodzę do widoku z góry, dodaję tutaj w tekście mój text spline, powiedzmy, naciskam literę X, przeciągam ją do środka, naciskam O na niej, na klawiaturze, żeby się zbliżyć, i staram się tą literę też przesunąć na wysokość tutaj mojego atraktora, żeby to było mniej więcej w centrum. Tak, bo to jest dosyć ważna sprawa, bo te rzeczy będą zaciągane po prostu do środka. Zmieniam font naszego X-u w sposób taki, aby na przykład tu Agostina, żeby ten X czy jakikolwiek kształt był tutaj bardzo taki, że tak powiem, duży w miarę. Więc Arial Black jest jak najbardziej jest ok. I muszę nadać temu tutaj mojemu kształtowi jakieś ścianki, więc użyję do tego Sweep Notes i drugiego spline'a profilowego, czyli kwadratu, wrzucam tekst do sweep notes, rectangle wrzucam do góry, zmieniam tutaj jego szerokość na 0, wysokość może być na 200, chociaż to jest dosyć nieważne, przechodzę do widoku z przodu, przesuwam mój sweep cały na wysokość podłogi, żeby było dosyć to wysoko, teraz chowam go, czyli nadaję mu tutaj traffic lights, zmieniam na czerwone, przyciskam prawy, bo muszę zrobić z niego kolidowalny przedmiot, czyli prawy naciskam, trzymacie tak, create collider, collider body tu jest, widzę, będziemy wszystko na 0, shape, static mesh, bo to jest statyczny, naciskam play i patrzę, co się dzieje. Rzeczy są zasysane i kolidują z moim X-em, jak widać w tym momencie. Oczywiście to się jeszcze oblicza, dużo, jeżeli Wam będzie trochę blokować tutaj, bo za chwilę, kiedy zrobimy sobie szybkie, trochę będzie Wam zwalniać, możecie zrobić sobie przed renderem cache, czyli command D, tam będziecie nacisnąć cache i bake, czyli wypali wszystkie te dynamiki, ale problemem tutaj u nas jest nie na razie ta szybkość, chociaż jak będziecie mieli więcej klonów, na pewno będzie, ale sam kształt, że buduje nam się do góry, więc zobaczcie w ten sposób, że schodzą nam się te nasze cząsteczki, nasze klony, i przez atraktor, który stara się je przyciągnąć, one budują się do góry, przez co nie mamy takiej czystej, że tak powiem, przestrzeni zobaczenia naszego kształtu z góry. Wygląda to w miarę fajnie, że tak powiem, ale nam chodzi o taką płaską, że tak powiem, budowę tego naszego kształtu. Więc co zrobimy? Przejdziemy do widoku z góry i troszkę oszukamy tutaj. Dodamy sobie nasz plane, który będzie kolidował nam, tak jakby odcinał nam całą górną część od tej dolnej. I teraz wysokość tego plane'u, w sensie jak wysoko ma być, jest uwarunkowane tym, jak duży mamy platonik. Tu jest 9 cm, więc powiedzmy gdzieś nasz plane powinien być gdzieś na 10 na początku. I skopiujemy, naciskając Ctrl,
naszemu plane'owi, naszą tutaj, nasz tag rigid body i też nie chcemy go widzieć ani w renderze, ani w edytorze, więc zobaczmy, jak teraz to będzie wyglądać. Naciskamy play, te wszystkie, jak widać, kulki teraz kolidują z naszym plane'em, ale niektóre wchodzą na górę, niektóre wchodzą na dół, więc nasz plane musi być albo do góry podniesiony, albo platonik musi być zmniejszony, więc najpierw spróbujmy sobie zmniejszyć platonik na 6, powiedzmy, i teraz według moich obliczeń, jak widać, jeszcze nie, więc teraz sobie zwiększmy nasz plane, powiedzmy, na 12 do góry. To wszystko zależy, mówię, od wielkości tego tutaj naszego platonika i innych rzeczy. Jak widać, teraz przechodzi nam pod plane'em, ten plane nam blokuje, żeby te nasze tutaj klony wspinały się do góry i widzicie, tu zaczyna być płaska powierzchnia. Jeszcze oczywiście niektóre tutaj nam wyskakują, ale wyskakują nam w sposób taki, że ten plane jest za wąski, więc możemy sobie trochę go rozszerzyć jeszcze. Zobaczmy, jak on jest. Troszeczkę go rozszerzyć, żeby te klony, które zjeżdżają, weszły nam pod nasz plane. Tak? Więc sobie zobaczmy, czy to nam pomogło. Możemy na razie zostawić go włączonym. Zobaczymy. Wszystkie klony są zasysane pod nasz plane. Jak widać, tu jeden jeszcze nie jest, więc tam gdzieś się obił. Więc możemy jeszcze troszkę bardziej to wydłużyć. Chodzi o to, żeby mieć taki w miarę jakiś fajny efekt tego. Sprawdzimy, bo one tu się zderzają, odbijają. Ciach, tu jeszcze jeden z tej strony się pojawił. Więc to będą jakieś takie, no, że tak powiem, ustawienia małe, że trzeba się z tym troszeczkę pobawić. Jeżeli Wam to nie przeszkadza, to możecie zostawić, ale jeżeli Wam przeszkadza, no to będziecie musieli się bawić, żeby tutaj nam, widzicie, każda inna wartość nam nie wskakiwała, bo one się odbijają. Spróbujmy może zmniejszyć, może będzie lepiej. To wszystko zależy od tego, czy chcecie naprawdę taki super efekt mieć, czy chcecie troszkę zostawić to w takiej kwestii, żeby nam to troszkę też się poruszało. Zawsze się znajdzie jakiś jeden klon, dwa, które będą tam się zmieniać. Możemy na torusie ewentualnie zmniejszyć naszą liczbę też naszych klonów, więc może to pomoże. Nie wiem, zobaczymy. Ciach, 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 ciach. Jadą, jadą, jadą. Tu jeszcze jakieś zostały. Dobra, nie bawmy się w tym momencie, nie mamy czasu, ale przez to nasze klony, jak widać, zbliżają się i w ten sposób tworzą nam kształt. Jak widać, nie są podniesione do góry, te, które wyszły na górę, to są u góry, ale te, które są płasko, są płasko. I mamy nasz kształt. Oczywiście możemy na przykład zanimować nasz atraktor, co też fajnym jest efektem, szybko sobie zrobimy. Zobaczcie, że na, tutaj na setnej będzie, powiedzmy, miał keyframe, a dodamy mu i na przykład na kolejne weźmiemy sobie minus 2000 i to nam pozwoli na to, że nam odepchnie z powrotem te klony. Jest to dosyć fajny efekt. A więc najpierw nam zaciąga klony, ciach, 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 ciach. Pokazuje nam kształt jakiś, jaki chcemy. Oczywiście to nie jest w realnym czasie, trzeba by to wypiec. Ciach, 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 trzymają się, zderzają się i nagle nasz atraktor tutaj, bam, odpycha je z powrotem. Boom! I tak jakby eksplozja jest, więc wszystkie sobie, ciach, lecą sobie daleko, gdzie rozłączają nasz kształt i nie ma go, a one sobie odchodzą dynamicznie, więc jest to dosyć ciekawy efekt. Mam nadzieję, że to Wam pomogło. Mam nadzieję, że będziecie próbować różnego rodzaju rzeczy, pytać i subskrybować oraz, że tak powiem, zapisać się do newslettera. Cały czas będziemy robić tylko trudniejsze rzeczy. Czasami będą łatwiejsze, no ale niestety już dosyć długo strona trwa, więc nie będę robił tylko takich podstawowych rzeczy, o które wiele osób pyta. Jest dużo tutoriali moich nawet na starym, że tak powiem, ze starej strony, które mówią o łatwych rzeczach. W tym momencie ja też się rozwijam, więc nie mogę wracać do podstaw tylko, więc jeżeli macie oczywiście jakieś tam pytania, jak najbardziej postaram się na nie odpowiedzieć, a na dzisiaj zrobiliśmy to, jak za pomocą atraktora i modułu MoGraph zrobić jakikolwiek kształt, który się pojawił i na koniec, powiedzmy, żeby nam się rozszedł. Na dziś to tyle, pozdrawiam wszystkich, oczywiście plik do ściągnięcia pod tutorialem, pytajcie, subskrybujcie, odwiedzajcie stronę www.pirograph.pl. Na dziś to tyle, pozdrawiam, cześć!